7:09. Twój początek dnia. 12 dzień maja w kalendarzach, rozkręca nam się maj, pachną kolejne rośliny i kwiaty, które kwitną, no a popołudniami, zwłaszcza w małych miejscowościach, przy przydrożnych kapliczkach, figurkach, rozkręca się nabożeństwo tak zwanego majowego. O tym, czy to nabożeństwo i czy ten piękny zwyczaj przetrwa, zapytamy już teraz Dawida Gospodarka, dziennikarza Katolickiej Agencji Informacyjnej. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, redaktorze, bo pan w Warszawie, w centrum stolicy, w samym sercu w zasadzie Warszawy, przy krakowskim przedmieściu, w środę organizuje takie nabożeństwo przy figurce Matki Bożej Passawskiej. Pytanie, czy są zainteresowani? Tak, rzeczywiście już od paru lat zapraszam i znajomych, i szerzej, bo gdzieś staram się ogłaszać w sieci właśnie informacje o tym wydarzeniu. Na nabożeństwo majowe pod figurkę Matki Bożej Passawskiej na krakowskim przedmieściu. Frekwencja jest, to nie mogę narzekać. Teraz na ostatnim nabożeństwie przedwczoraj myślę, że było paręnaście osób. Też nie zawsze wiem, bo zazwyczaj jestem gdzieś tam z przodu i ciężko mi liczyć, jak prowadzę śpiewy. Ale jest paręnaście osób. W ciągu lat zdarzało się pewnie najwięcej, tak nawet pod 50 było. Więc tutaj na frekwencji na pewno narzekać nie mogę. I też jest ciekawe to, że to też jest specyfika takiego miejsca w centrum miasta, że ludzie się po prostu spontanicznie zatrzymują, dołączają się do śpiewu. Też teraz nie ma problemu ze znalezieniem tekstu w internecie, więc każdy może to sprawnie zrobić, czy tekstu litanii, czy tekstu pieśni, które śpiewamy. Dołączają się z ciekawością, przyglądają ludzie z zagranicy. To też jest jakiś fenomen zazwyczaj. Więc tak, rzeczywiście to się dzieje, zainteresowanie jest. To zapytam prowokacyjnie, po co to odtwarzać w Warszawie? Bo przyzwyczailiśmy się, że no gdzieś tam na Podlasiu, czy może w małych wioskach na Mazowszu to się da robić, to są, o to jeszcze dbają najczęściej starsze panie, gdzieś z pokolenia na pokolenie te tradycje przenoszą, ale w centrum Warszawy po co? Ja nie jestem z Warszawy. Ja nie jestem też z dużego miasta, jestem z Kaszub, z małego miasta Bytów i jakby tam dla mnie to było naturalne, że to nabożeństwo jest wpisane w kulturę po prostu Maja i też w pobożność. Więc jak zajechałem do Krakowa najpierw, potem do Warszawy, trochę im brakowało tego, a i w Krakowie na przykład na plantach jest piękna figurka Matki Bożej i tak samo tutaj w Warszawie na krakowskim przedmieściu i uznałem, że po prostu to jest dobre miejsce na to, żeby jakby po pierwsze te figury spełniały swoją funkcję, też sakralną, dla której zostały ufundowane. A po drugie, jakby w dużych miastach też to się sprawdza, powiedzmy. I rzeczywiście ten trend jest, bo od paru lat już w Warszawie na przykład widzę, że parafie organizują te nabożeństwa nie tylko w przestrzeni kościoła, ale też na przykład przy parafialnych figurkach po prostu. Są w ogłoszeniach informacje o tym, że nabożeństwo majowe, jeśli będzie dobra pogoda, będzie pod figurką taką, a taką. Więc to rzeczywiście już się dzieje też w dużych miastach, że to nabożeństwo jest przenoszone do takiej, no po prostu w plener, powiedzmy. Zastanawiam się nad fenomenem tego majowego. Przecież sporo mamy nabożeństw, sporo mamy litanii, sporo mamy też w tradycji pewnie do odtworzenia tego rodzaju historii, a jednak coś jest w tym majowym, że zwraca to uwagę. Zastanawiam się co, czy to, że to małe nabożeństwo jest raczej oddolne, przez świeckich tworzone, czy raczej właśnie, że w plenerze podczas kwitnącej i wybuchającej wiosny? Jak to pan czyta? Mogą być te kwestie. Też rzeczywiście dobrze zauważyć, że tu jest duże zaangażowanie świeckich. Tak samo na wsiach i w ogóle od lat to po prostu się dzieje, że jest aktywność świeckich przy tym nabożeństwie, bo nie potrzeba księdza do prowadzenia takiego nabożeństwa. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Polskę, to bardziej kwestia rzeczywiście takiej wrażliwości maryjnej po prostu.
bo też widzimy, że to nabożeństwo się cieszy większą popularnością niż nabożeństwa czerwcowe do Serca Jezusa, które są też piękne, ta litania jest piękna, no frekwencja jest inna, więc wydaje mi się, ja bym obstawiał, że to jest kwestia tej pobożności maryjnej polskiej. Tak, to prawda. I zastanawiam się też nad tym, co zrobić, bo też wiele osób dzisiaj w przeglądzie prasy zajrzałem do lokalnej prasy w tygodniku ciechanowskim. Takie nabożeństwo na okładce, piękne zdjęcie najczęściej kobiet, które śpiewają przed tymi kapliczkami. Ale co zrobić, by ten zwyczaj przetrwał? Odtwarzać go trochę właśnie tak, jak robicie to na krakowskim Przedmieściu, raz w tygodniu, być może nie codziennie, no bo przecież ktoś powie, czasy są takie, a nie inne, każdy pracuje. Każdy ma powyżej uszu obowiązków. Trudno gdzieś tam po południu wyjść, znaleźć tę kapliczkę, potem jeszcze znaleźć sąsiadów, żeby przyszli, bo samemu to przecież głupio śpiewać. Jak to mogłoby wyglądać w najbliższej przyszłości, żeby to przetrwało? No, na pewno to wymaga zaangażowania. Ja wiem, u mnie na Kaszubach, na przykład w miejscowości Brusy, też bardzo ciekawe było to, że od lat nabożeństwo majowe było organizowane w kościele po prostu. A parę lat temu powstała, po prostu została ufundowana kapliczka maryjna i nabożeństwo majowe zaproszono pod nią. I ludzie zaczęli przychodzić tam właśnie, a nie do kościoła, co też po prostu było ciekawe. Dzieci też dużo chętniej przychodziły właśnie pod tę kapliczkę. I widać, że jakby to, że to się dzieje w takiej przestrzeni natury, powiedzmy, i też, że da się doświadczyć tam jakoś tego, że właśnie tej tajemnicy Maja i tego, dlaczego Maj został jakby oddany Marii tradycyjnie, czyli że to jest ten miesiąc, gdzie, no właśnie, gdzie wszystko kwitnie, gdzie pachnie, gdzie jest pięknie, no że to się bardziej sprawdza, tak. Jeśli chodzi o taką promocję, to jak najbardziej to, co ja staram się robić, zapraszając do nabożeństwa majowe w centrum miasta, w centrum Warszawy, to jest jakaś promocja, powiedzmy, tego nabożeństwa. Też to, co jest dla mnie ciekawe, to, że widzę, że przychodzą, też w Krakowie to zauważyłem, że przychodzą na nie też osoby niekoniecznie wierzące, co dla mnie też było jakimś fenomenem. Ale na przykład w Krakowie właśnie jak jedna z osób mnie zaczepiła i tłumaczyła, że no, że jest niewierząca, ale przychodzi. Ciekawe dla niej było to, że to akurat była dziewczyna, która studiowała polonistykę, że to jest też po prostu kultywowanie dziedzictwa polskiego, narodowego, bo to są piękne, barokowe, maryjne pieśni i dla niej to na przykład było ważne, nie? Więc jakby też tutaj intencje są bardzo różne, niekoniecznie pobożne, ale jakby żadnych tutaj nie można potępiać, bo jakby to jest wspólne dobro rzeczywiście, to jest też nasze wspólne takie dziedzictwo narodowe, o które trzeba się troszczyć. I do czego też bardzo, bardzo zachęcam. Tak, to prawda, bo jakby wymiar religijny to jedno, ale też wymiar kulturowy, wspólnototwórczy, bo ja bardzo lubię te nabożeństwa także z tego powodu, kiedy zaglądamy z żoną na Podlasie, że tam te panie, ale też czasem panowie po prostu rozmawiają o tym, co ich tam boli w życiu, jakie mają problemy w domu, za co chcą się pomodlić, takiego bardzo, bardzo prywatnego i to jest bardzo ujmujące, że ci ludzie jakby przychodzą po prostu i mówią o tym wprost i to buduje wspólnotę. Tak zastanawiam się jeszcze a propos tego przetrwania zwyczaju, czy nie byłoby dobrym pomysłem, może trochę też odgórnie, czyli ze strony parafii, wysłać sygnał, by takie nabożeństwa odbywały się przynajmniej w tych parafiach, które mają gdzieś tam w okolicy takie kapliczki i wyprowadzić te nabożeństwa z kościoła. Na pewno tak i na pewno byłaby też to okazja do takiej aktywizacji świeckich i przekazania jakiejś odpowiedzialności konkretnej dla nich. Co jeśli chodzi o to nabożeństwo, po prostu zawsze było. To było powiedzmy w naturze tego nabożeństwa, więc taki gest ze strony duszpasterzy na pewno byłby ważny i dobry. I do czego też właśnie księży zachęcam, bo rzeczywiście może na to właśnie też czas.
Dokładnie tak. Zachęcamy do tego, by odnaleźć takie majowe gdzieś w swojej okolicy, niezależnie czy są Państwo z dużego miasta, czy małej miejscowości. Jeśli jest przy kapliczce, to proszę się wybrać, proszę się uśmiechnąć do tych osób, które tam codziennie albo niecodziennie przychodzą i odtworzyć ten piękny zwyczaj. A w Warszawie zapraszamy, rozumiem, w każdą środę jeszcze majową na krakowskie tak. Przedmieście. Dokładnie tak, spotykamy się w środę o 18:00. I też jeśli w Państwa stronach, w Państwa okolicy pod kapliczkami to się nie dzieje, to jak najbardziej można po prostu poinformować znajomych, że o tej porze tego dnia będzie się tam śpiewało litanie, pieśni maryjne. I na początku może być troszkę dziwnie, troszkę tremy, tak. Wstydu, ale potem jak się to przełamie, to rzeczywiście jest coś absolutnie fenomenalnego, do czego zachęcamy. Nie trzeba żadnej zgody proboszcza czy wikarego, można samemu absolutnie. Absolutnie wszystko jest jak trzeba. Dawid Gospodarek, współorganizator albo organizator tego rodzaju majowego na krakowskim przedmieściu w Warszawie, na co dzień dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.